Witajcie w kolejny piątek, zanim ruszę dzisiaj na co piątkowy objazd miasta, chciałbym się odnieść do bardzo ważnej kwestii dotyczącej zmiany cen wody. Z racji tego, że nie unikam trudnych tematów, zrobię to, o co oczywiście prosicie w komentarzach, czyli odniosę się konkretnie, czy też odpowiem na konkretne zadane pytania w tych komentarzach, więc aby nie wykłaszać długiego monologu przejdę od razu do tych pytań. Pani Teresa, wprost. Dlaczego tak zdrożała woda? Pani Teresa, skończyła się taryfa, czyli cennik obowiązujący w naszym mieście, który przygotowywany i kalkulowany był w roku 2020. Proszę zerknąć do swoich rachunków, na przykład za prąd, za gaz czy za ciepło z roku 2020. Proszę przypomnieć sobie, ile wtedy. Kosztował bochenek chleba. I tak dokładnie jest również z kalkulacją cen wody. Ale konkretnie, żeby podać Pani cyfry, co i o ile zdrożało, i co powoduje to, że w nowej taryfie muszą być ujęte takie koszty, to bardzo proszę. Różnica między ceną prądu w tamtym okresie, a dzisiaj, to 233% wzrostu za cenę prądu. 37% więcej za zakup wody, 35% więcej za remonty. Proszę pamiętać, że drożeją materiały, kilkukrotnie wzrosty, wzrosły koszty płacy, więc taka właśnie jest różnica. I eksploatacja to 22%. Stawki bytomskie wbrew temu, co mówią, są porównywalne z innymi miastami. Nie są na pewno najwyższe, ale proszę również pamiętać, że groty miast, takich jak Zabrze, Tarnowskie Góry, e, czy też Ładzionków, są jeszcze przed uchwaleniem nowego cennika, czyli nowej taryfy. Przedsiębiorstwo wodociągowe, czy bytomskie, czy inne nie może realizować tego zadania poniżej ponoszonych kosztów, bo tak właśnie stanowi prawo. Pani Barbara. A to w innych miastach nie było wzrostu energii elektrycznej, wynagrodzeń, tylko w bytomu. To jedyne miasto, które boryka się z tym problemem, jedyne za to miasto, które ma najwyższą podwyżkę. I proszę przy tłumaczeniu czegoś używać argumentów, które dotyczą tylko bytomia, a nie całej Polski, bo tylko tu jest podwyżka o 4 zł. No, nie jest to prawdą, że tylko u nas rosną ceny wody, tak jak wspomniałem wcześniej, nowe taryfy w innych miastach za chwilę będą wchodziły w życie. Proszę pamiętać, że my nie mamy swojego ujęcia wody i kupujemy wodę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Pompowana do, do Bytomia ona jest na przykład ze stacji uzdatniania wody Bibiela, Kozłowa Góra, Miedary, Zawada, Murcki i... Dlatego też jesteśmy zmuszeni ją kupować. Tak jak wspomniałem wcześniej, woda droższa jest w zakupie o 37%. Proszę pamiętać również, że Bytom jest bardzo specyficznym miastem w kontekście no, dużej eksploatacji górniczej i bardzo niekorzystnego. Ukształtowania terenu, gdzie każda nowa inwestycja to budowanie pompowni. Dzisiaj już na terenie Bytomia, aby sprawnie odprowadzać ścieki i często też wody deszczowe, mamy 76 pompowni. Wszystkie pompownie to pompownie działające na prąd. I choć firma od dłuższego czasu inwestuje już w energię odnawialną, czyli w fotowoltaikę i w biogaz to długo, długo jeszcze będzie trzeba inwestować w to, aby te koszty właśnie zrównoważyć. Powtórzę raz jeszcze, 76 pompowni na terenie Bytomia. Grażyna. Mam nadzieję, że wyjaśnione zostanie mieszkańcom, dlaczego bytomskie przedsiębiorstwo komunalne na swojej stronie internetowej zataiło informacje o znacznej podwyżce abonamentu. Za pobór wody. Gdzie się podziała transparentność? Skoro BPK jest spółką gminy, to dlaczego gmina nie dofinansowała, dofinansowała tej opłaty, tylko wyraziła zgodę na tak drastyczną podwyżkę? Czy to jest w porządku wobec mieszkańców? Raczej nie. Panie Grażynu, przede wszystkim informacja i na stronie BPK, i na naszych kanałach ukazała się od razu po tym, jak została zatwierdzona przez Wody Polskie, bo to jest dzisiaj instytucja, która wprowadza w życie tak naprawdę nowe ceny. I nikt tam nic nie zatajał, do dzisiaj można to sprawdzić. Wielokrotnie o tym mówiliśmy i odpowiadaliśmy też również na pytania. Cena wzrostu abonamentu, czy poziom wzrostu abonamentu. Był wymogiem do zatwierdzenia taryfy, który postawił nam na końcowej fazie, em, postawiły wody polskie, i tak też zostało to wprowadzone. Uznano tam, że w ocenie e, włodarzy tej instytucji e, opłata za metr sześcienny wody i za metr sześcienny odprowadzenia ścieków powinna być niższa, a inne koszty powinny znaleźć się właśnie w abonamencie. I tak też zostało to uczynione. Proszę pamiętać, już wspominałem to w, poprzednim, w poprzedniej odpowiedzi, że cała kalkulacja odbywa się na poziomie przedstawionych kosztów i nie da się tutaj nic zmienić, bo firma nie może pracować na poniżej ponoszonych kosztów. Kolejny komentarz Pana Marcina. A kto wnioskował o zmianę taryfy? Kto się na nią zgodził? W polskim prawie wszystko jasno w tej kwestii jest określone. Jest taryfa, która ma swój czas obowiązywania, w tym przypadku kończyła się ona w 2023 roku, więc w grudniu musiała być zatwierdzona nowa taryfa na nowy rok i tak też się stało. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, firma, która sprzedaje wodę i odprowadza ścieki, przygotowuje w oparciu o poniesione koszty taką właśnie taryfę i przedkładają Wodą Polskim te ją albo zatwierdzają Albo jej nie zatwierdzają, jeśli uważają, że koszty tam przedstawione są nieprawdziwe. Ale tak, też się, tak, tak się nie stało. Taryfa została przez wody polskie zaakceptowana i weszła w życie od 4 stycznia. Kolejny komentarz, Bartek. Szkoda, że z, tylu, że z tyłu odbywają się takie karygodne akcje, jak podwyżki za wodomierze o 200%. 60%. Otóż, panie Bartku, no to niestety jest znowu opowiadanie bzdur przez jednego z zarządców. Zgodnie ze, z wyliczeniem, bardzo proszę, opłata 21 zł. groszy na 55 zł. 54 grosze to nie jest 260%, a 159. I nikt nie powiedział, że to jest mało, ale taki wymóg. Postawiły wody polskie, aby taryfę zatwierdzić. Ale też, bardzo proszę, aby nie powtarzać tych nieprawdziwych informacji, bo możemy się spierać w różnych tematach, ale musimy podawać i pokazywać prawdę. A żeby Państwu potwierdzić, że to, co mówię, jest rzeczywistością, tutaj mam rachunek, w którym ta pozycja została już rozbita na poszczególnych. Lokatorów w, w kamienicy, w której mieszka, jest 11 mieszkań, i dokładnie po podzieleniu tejże stawki abonamentowej mamy tutaj pozycję 5 zł i 5 groszy. I nie jest to wyliczenie żadnego zarządcy, tylko rachunek, który, który przyszedł już konkretny w konkretnej kamienicy. No cóż, dzisiaj trochę przydługawo, ale kwestia bardzo ważna. Dziękuję, że jesteście zawsze aktywni w komentarzach i możemy w ten sposób rozmawiać. Życzę udanego piątku, no i przede wszystkim udanego, wesołego i ciekawego weekendu.